Dzień dobry moi drodzy. Zapytacie, gdzie są filmy i w ogóle, gdzie jest film z giełdy. Chory jestem, no wróciłem z Polski i strasznie mną pozamiatało. Jak widzicie, szlafroczek i się kurujemy. Kurujemy się. W związku z tym, że nie miałem po prostu siły obrabiać tego materiału, stwierdziłem, że najwyższa pora, abyście poznali autorski filmik mojej ekipy, czyli Funny Moments. Obiecuję wam, że niedługo relacja z giełdy się pojawi. Za giełdę bardzo chciałbym wam podziękować, byliście po prostu niesamowici. Wszystkie zbite piąteczki, wszystkie foteczki, wszystkie podpisy w ogóle, no dla mnie niesamowita sprawa. Za to wam bardzo dziękuję, że byliście i pokazaliście, jak ważne jest to, co robimy. Także co, ja się będę dalej kurował. Mam dla was dwa fajne materiały już przygotowane, tylko że trzeba usiąść i to zedytować. Zresztą słyszycie, jaki mam głos, ledwo żyję, nieogolony, zakatarzony. No, mówili, pojedź do Polski, fajnie będzie. No, to fajnie, fajnie. Także wybaczcie mi, że jeszcze nie ma filmu z giełdy, ale na pewno niedługo się pojawi. To co? Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja to obejrzałem i po prostu mówię nie. Ja chyba na jakieś leczenie muszę się oddać czy coś. Także co? Ja jestem DJ Arachno, a to są moje Funny Moments. Sorry kochani, dzisiaj zupełnie nie na ten temat. Nagrywa? Nie wiem, z tej strony mi nie pokazuje. No chyba działa. W dzisiejszym odcinku powiem wam parę słów na temat tego, dlaczego DJ Arachno nie bierze ptaszników na rękę. Monika, no może sprzedamy auto, kupimy sobie Celadonię. No jakiś transport się ogarnie. Fajna by była taka Celadonia. No, to już jest Jaguar wśród aut. Cześć moi drodzy. Na wstępie chciałbym powiedzieć o najbliższych planach. Projekt już jest w trakcie realizacji. Budujemy regał dla pająków. Na pewno filmik znajdzie się niedługo, bardzo długo. No na pewno nie szybko, słuchajcie, na pewno nie szybko. Otworzymy go sobie. Już chwilę wcześniej odłowiłem jednego świerszcza, żeby się z nim nie ganiać po pojemniku, także będzie dużo łatwiej. Co nie zmienia faktu, że teraz po prostu będę się z nim ganiał po mniejszym. Ty to może chociaż telefon oddam. No, God! No, God, please, no! No! Ekstra skorpion, naprawdę. Także to jest nasz kolejny zakup z giełdy. A niedługo zrobimy przeprowadzkę.
Istotne informacje. Jak donoszą statystyki z YouTube'a, jeden z polskich terrorystycznych YouTuberów przekroczył magiczne 2000 subskrypcji. Jest to nie lada wyczyn i bardzo gorąco mu gratulujemy. Szczęśliwym YouTuberem jest Pająk Mirek, którego możecie poznać po charakterystycznym wąsie oraz seksownych Neverlandach. Jak donoszą widzowie, ten wąs nie jedną trząc. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Słuchajcie, pierwsza w naszej kolekcji skolopendra. Nie wiem, jak mi się udało przekonać żony, żebyśmy ją kupili, ale mamy to. Ona nazywa się, słuchajcie... Dobry wieczór. Tak wiem, nie spodziewaliście się. Wujo Fester dostał zaproszenie do DJ-a. Ale spokojnie, nie martwcie się, nikomu się nie stanie krzywda. Chyba. Przyszedł ten bluszcz, który zamówiłeś. No to super, w końcu tą tylnią ścianę się zakryje. No myślę, że tym co najwyżej to możesz zakryć swoją łysinę. Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj odwiedziliśmy Cardiff, jesteśmy pod sklepem Reptile. Cymru? Kamru? Kamrai? Kamrai? Kamru? No, nie wiem jak to się wymawia, słuchajcie. Kamrai? A, syn mi podpowiada. Tego, słuchajcie, nie znam. Będę musiał o nim poczytać. Jest to Bumba Kabokla albo Zabocla. Jak coś to na nekrologu mi napisz, że twardy byłem, dobra? A my gaśnicę to jakąś mamy w zanadrzu. I dzięki, stary. Dzięki tobie będę jadł sos. Piątka. Ale mam pomocnika, co? To wasze zdrowie. Niam, niam. A pychoty, łakocie i witaminy. No teraz jak sobie wymerdam tego banana z czekoladą, to będzie nam prawda mistrzostwo. Słuchajcie, kupiliśmy... co my kupiliśmy? Regał. Dobra. Mi się wydaje, że tyle mi starczy. Jednak do normalnych, kochanie, to ty nie należysz. No o co chodzi? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na pewno się nie pobrudzę. Co twierdzisz, że nie? Wydaje mi się, że rękawiczki wystarczą. Czyli, że przesadziłem. No raczej. No dobra, to ja to zdejmę. Dobra, to co? Wszystko gotowe, spakowani, niczego nie zapomnieliśmy. Dojedziemy w takim razie. A my widzimy się już na miejscu. Ale będzie super. Ekstra będzie. Ty a żony nie zapomniałeś? Ty, to ja się zatrzymam gdzieś tutaj. Tak. No to sobie poczekamy. Nie? 20 minutes later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 6 hours later. 6.5 hours later. Day 2. Day 3. Many months later. 1 eternity later.
Czy masz taką minę? Można powiedzieć, że zapomnieliśmy już jak wyglądać. Autobusem jechać. Dlaczego autobusem? Przecież jedziemy autem. Czy czekasz, kurde? Mam cię dosyć. Na piechotę wracasz. Ale nie pod prąd. No, raz mi się zdarzyło, raz. Na 6 lat jeżdżenia po Anglii. Zobaczmy raz. W ogóle jak ona się zachowuje. 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 Ty to masz jednak ze mną dobrze. Ja się nie stawiam przed wyborem. Ja albo pająki. No. Co jest? Bo inni to mają chociaż jakiś wybór. A tak z ciekawości, co byś wybrał? Jakby ci to wytłumaczyć? Na pewno lepsze jest 150 ptaszników zamkniętych w terariach niż jedna wściekła makulata luzem po chałupie. O, ty już naszykowałaś tą lutownicę. To dawaj. No masz. Hej, kurde, zimna miała być. Ale zabawka. Chcę zobaczyć, jak to działa. Co jest? Bo to nie działa, to trzeba odesłać, bo to zepsute jest, co nic nie wyświetla. Daj, ja to zobaczę. Ty się nie znasz, czy to aparat jest. No ja tylko twoją czujność sprawdzałem. No nie mów, że ty się Murinusów boisz. Ja Murinusów się boję. Ja Murinusów. Ja się Murinusów wcale nie boję. Ty czujesz to? Co tak śmierdzi? No dobra, no trochę się boję. Dobrnęliśmy, myślę, do końca. Także jeśli macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzach. Jeśli wam się podobało, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. Jeśli macie ochotę wesprzeć nas, zapraszamy. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy. Także co? Sami widzieliście. Masakra. Nie wiedziałem, że jestem aż tak głupi. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie subika, łapeczkę i trzymajcie kciuki, żebym szybko wyzdrowiał. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.